Dzień dobry, jest 1 listopada 2023 roku. Zbliżamy się do dawnego węzła Podborze oraz do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Wiem, że od około 2 tygodni czynna jest już większość trasy tzw. Via Baltiki, czyli trasy w kierunku krajów nadbałtyckich. W tej chwili na tym polskim odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa pozostało już tylko zrobić obwodnicę Łomży. Ale pomimo tego cały już ruch w kierunku Litwy, Łotwy, Estonii odbywa się przez tą nową drogę ekspresową numer 61 od Ostrowi Mazowieckiej poprzez Łomżę, Suwałki do granicy państwa. Dojeżdżamy do dawnego węzła Podborze i tutaj od razu, no może nie niespodzianka, bo ja się tego spodziewałem, w każdym razie zjazd z węzła jest już zamknięty. Przejeżdżamy przez wiadukty. No i tutaj również pasy wjazdowe z węzła są zamknięte. Co ciekawe, wcześniej nie było żadnego oznakowania, że jest tutaj w ogóle jakiś węzeł. Oczywiście to nie przypadek, bo węzeł Podborze miał być, ten stary węzeł Podborze miał być zlikwidowany po ukończeniu tego nowego węzła, wtedy nazywanego jeszcze Podborze. Od jakiegoś czasu ten nowy węzeł zaczęto już nazywać Ostrów Mazowiecka Północ. Tak jak widać, nie ma tutaj nazwy węzła, jest tylko numer. I w tej chwili właśnie dojeżdżamy po prostu do węzła numer 80. Tutaj powtórzony drogowskaz Łomża, Suwałki, Ostrów Mazowiecka, Ostrołęka. Cały czas jednak węzeł jest jeszcze w budowie, więc mamy tutaj ograniczenia. To właśnie to, co nad nami, to estakada pozwalająca płynnie przejechać od strony Warszawy w kierunku Łomży. No i tutaj z prawej strony dwupasmowy zjazd z kierunku Łomży. Przez chwilę mamy 4 pasy. One dość szybko schodzą do 3, później do 2. No i tutaj nie jest już tak łatwo, dlatego że cała ta ekspresówka zwęża się do 2 pasów, po jednym w każdym kierunku. Oczywiście cały czas jesteśmy na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. I dojeżdżamy do starego węzła Łomża, tego, który też już został zlikwidowany. Od początku zresztą był on tymczasowy, ale tutaj ta druga jezdnia cała buduje się od nowa. Już właściwie w tym momencie wszystko wraca do normy. Droga znowu przejmuje kształt normalnej dwujezdniowej ekspresówki, ale trzeba jeszcze uważać, dlatego że nie było znaku odwołującego te wszystkie ograniczenia, a przynajmniej ograniczenie prędkości. Pojawia się on dopiero tutaj, więc tak naprawdę dopiero tutaj można przyspieszać. I już tutaj możemy rozpędzać się do 120 na godzinę. A teraz droga powrotna i pokażę jeszcze raz, jak to wygląda z drugiej strony, bo nie są to takie bliźniacze pasy. Wygląda to troszeczkę inaczej, nawet bym powiedział, że troszeczkę ciekawiej. Oczywiście ograniczenie do 100 na godzinę. Zaczyna się plac budowy. Kolejne ograniczenie 80, 60. Tutaj nawet 40, no i zaczyna się slalom.
dlatego że ta prawa jezdnia praktycznie nam się tutaj kończy i przez jakiś czas jedziemy po tej lewej jezdni jednym pasem. Stąd nawet lepiej widać, co się dzieje na miejscu drugiej jezdni. Właściwie to jest ona dopiero przygotowywana. Przypomnienie, że jedziemy po jezdni dwukierunkowej. Znowu 40, ale to dlatego, że znowu będziemy zmieniać jezdnię. I tak właściwie od tego miejsca wszystko wygląda na ukończone, ale jeszcze chyba są tutaj pewne ograniczenia. Tutaj bardzo ciekawe miejsce, żeby pojechać w kierunku Via Baltiki, czyli w kierunku krajów nadbałtyckich. Wystarczy tylko zająć któryś z dwóch prawych pasów i wjeżdża się znowu na tą piękną estakadę. Nie trzeba mocno zwalniać, nie trzeba też wykręcać kółek na takich małych zakrętach. I tutaj taka ciekawostka, bo jadąc w tą stronę, węzeł 80 jest podzielony na jakby dwa zjazdy i jest zjazd tak jakby na węzeł 80A. I tutaj dalej 80B to jest taki lokalny zjazd w kierunku Ostrowi Mazowieckiej i okolicznych miejscowości. Ten bezpośredni przejazd jest tylko dla kierunku Warszawa-Łomża. I tutaj już właściwie można by powiedzieć, że wyjeżdżamy na prostą i można by przycisnąć, ale nie, jeszcze nie jest tak łatwo. Tutaj jeszcze mamy ograniczenie. Wiąże to się z tym oczywiście, że ten stary węzeł podboże w tej chwili jest tylko zagrodzony i na pewno te zjazdy będą likwidowane. I tutaj po prawej stronie od tego miejsca można się już rozpędzać, dlatego że znak odwołuje wszystkie ograniczenia. Natomiast ten węzeł jest w ogóle nieoznakowany, tak jakby go nie było, bo go w tej chwili już nie ma. On po prostu został zlikwidowany. Co prawda fizycznie będzie zlikwidowany na pewno w najbliższym czasie. Oczywiście wiadukty, mam nadzieję, rozstaną, tylko chodzi o te wjazdy i zjazdy z węzła. O właśnie, to co tutaj. I dalej już jedziemy drogą ekspresową S8, która właściwie w tej chwili stała się taką lokalną ekspresówką, dlatego że w tej chwili przejście graniczne w Bobrownikach i w Kuźnicy jest zamknięte. To tyle. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału.